Cześć, już dawno nie robiłem filmiku z mojej działki. No to przyszedł czas w tym nowym roku. Zobaczcie, śniegu napadało. Tu je podrosły i też je fajnie taki biały puch pokrył. Chodźmy na moją działkę. Oj, widzę, że jacyś goście tutaj sobie odwiedzają moją działkę. Pewnie jakiś kot. Kot robi sobie przechadzki przez środek mojej działki. Tu widzę jakieś troszkę większe ślady. Wygląda jak jakieś zwierzę kopytne. Podejdę bliżej. No chyba nie, to też kot, który tak sobie podskakiwał po tym śniegu i gdzieś tam do szklarni się wybierał. Wydeptał mi ścieżkę, ponieważ ja też wybieram się do szklarni. A tutaj jest kompostownik, który czeka na troszkę cieplejsze dni. Dzisiaj zajmiemy się zresztą tematem kompostowania. Ja tu przytaszczyłem taką skrzynię, która jest spięta takim paskiem metalowym. No jest to fajna sprawa, nie trzeba się bawić w skręcanie kompostownika. On zresztą jest poskręcany, ale jest troszkę mocniejszy. Chodźmy śladami tego kotka, który sobie tutaj szedł i doszedł, no nie doszedł do szklarni, skręcił sobie gdzieś tutaj w lewo. Zobaczcie, jak fajnie wygląda działka zimą. Tu je przykryte śniegiem. Naprawdę fajnie to wygląda. No ale ja dzisiaj udam się tutaj, w tym kierunku, do mojej szklarni. Co tutaj słychać? Szklarnia oszroniona. Również taki fajny klimacik, zobaczcie. Szyby szklarni oszronione. Także jest dosyć zimno. Zobaczmy tutaj na termometr w mojej szklarni. Widać coś? Coś tam widać. Jest 3 stopnie na minusie. Czyli nie jest tak bardzo, bardzo zimno. No to zajmiemy się dzisiaj tematem kompostowania. Ja muszę tylko wejść do szklarni. A szklarnię mam oczywiście zamkniętą. Spróbuję sobie ją jedną ręką otworzyć. A chyba się uda. Udało się. Ale nie da się otworzyć. Jest dosyć zmrożona. Ale pociągając za klamkę. Jestem w szklarni. Mam tutaj mały bajzel. I mam zamiar sobie dzisiaj zrobić trumnę kompostową. Tutaj są jakieś jeszcze pozostałości. Tutaj po lewej stronie sianko. A tutaj w tym miejscu, gdzie mam te roślinki, zrobię sobie trumnę. Zapraszam na film. Mam zamiar tutaj sobie wykopać dziurę. Taką na głębokość około pół metra, jeśli mi się uda. Chociaż nie wziąłem pod uwagę, że ziemia teraz jest bardzo zmrożona. Także nie wiem, czy mi się to tak fajnie uda. Ale mam nadzieję, że tak. No, da się wbić łopatę. Także będę kopał dziurę. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio ceny wywozu odpadów zielonych bardzo, bardzo podrożały, ja próbuję sobie wymyślić sposób na troszkę inne pozbywanie się takich odpadów organicznych i wymyśliłem sposób, że oprócz kompostownika, który widzieliście tam na początku filmu, on będzie używany do takich, powiedzmy, większych przedsięwzięć, na przykład kiedy będę kosił trawę, będę tam wrzucał właśnie tą skompostowaną, tą skoszoną trawę, chociaż czasami również wrzucam ją tutaj do szklarni, jak wielokrotnie widzieliście, także mam na to kilka sposobów, ale tutaj w szklarni zrobię sobie taką właśnie dziurę, którą będę wykorzystywał do kompostowania odpadków organicznych, takich, powiedzmy, domowych oraz
drobnych odpadów z działki. Kiedy wykopię sobie tą dziurę, zobaczycie, w jaki fajny sposób można te dziury wykorzystywać właśnie do kompostowania. Około 10 cm już udało mi się wykopać i widzicie, jak to wygląda. Takie dziury w mojej szklarni powstaną. Udało mi się już wykopać właśnie taką dziurę na około 0,5 metra. Nie jest to jakoś bardzo ciężka praca. Czasami przenoszenie kompostu tutaj do szklarni również wiąże się z dosyć ciężkim zadaniem, ale ja tutaj podejdę bliżej, żebyście zobaczyli, że tutaj na samym dnie już jest taka kompletna glina, taka ziemia bardzo zbita, którą należałoby w jakiś sposób użyźnić i dlatego ja tutaj będę wsypywał materię organiczną. Muszę Wam powiedzieć, że już tak kiedyś zrobiłem. Tutaj i tutaj zrobię sobie właśnie te dziury. Tam wcześniej również robiłem takie dziury, chociaż troszkę bardziej niedbale i tak powiedzmy nie do końca na 0,5 metra. I muszę powiedzieć, że efekty są bardzo, bardzo fajne. No i zobaczcie, co ja sobie wrzucam do tej dziury. Czasami w ogrodzie musimy sobie coś poobcinać i powstają nam takie gałązki, które spokojnie możemy sobie połamać i wrzucić do dziury. Oprócz tego ja na przykład mam zwierzątka w domu i one produkują taką kupę odchodów. Tutaj są jakieś trociny, jakieś kubki, bobki, na pewno są tu jakieś resztki pokarmowe. No i to również sobie można wrzucić na tą naszą trumnę kompostową. No to ciach. Czasami wyrywamy jakieś drobne chwasty gdzieś tam, co nam rosną pod krzaczkami. I powstaje takie sianko, które również sobie można tutaj wrzucić. Oprócz tego jakieś odpadki z domowego stołu, jakieś obierki, jakieś resztki skórki pomarańczki, mandarynki, skórki od banana. Wszystko to sobie będę tutaj wrzucał do tych dziur. Tutaj będą jeszcze raz, dwa, trzy. No i tutaj mam jeszcze jakieś też resztki, które przyniosłem z ogrodu i wszystko sobie tutaj zaraz powrzucam. Fajny sposób, prawda? Tutaj pokażę Wam jeszcze pewną zimową ciekawostkę, ponieważ na tych tutaj zniszczonych już powyrywanych krzaczkach pomidorów trzymają się bardzo fajnie pomidorki koktajlowe. One w tej chwili są zamrożone, także to są takie twarde kuleczki, ale zobaczcie, w bardzo ładnym stanie. One sobie w szklarni po prostu dojrzały. No i są właściwie, no nie wiem, no chyba będą smaczne, myślę. Zobaczcie, śniegu popachy, a ja mam w szklarni pomidory. Pomidory koktajlowe. Mam nadzieję, że będą smakować. Całkiem sporo ich już nazbierałem, a jeszcze tutaj gdzieniegdzie jest ich kilka. Także ja sobie je wyzbieram, a właśnie te pozostałości ukryję do tych moich trumien kompostowych. No tutaj jeszcze całkiem fajne pomidorki mi się wysypały, jak próbowałem wyciągnąć właśnie te krzaczki. No ten jest zepsuty, także tego może nie będę brał, ale reszta całkiem fajna,
takie zmrożone kuleczki, jakbym wyciągnął z jakiejś zamrażarki. No i zobaczcie, całkiem sporo, chociaż to jeszcze nie wszystkie. Biorę do domu, zobaczymy, czy będą się nadawały do zjedzenia. No a po robocie najlepiej smakuje gorąca herbata. Herbata z sokiem z owoców, które oczywiście nazbierałem na działce. Są to maliny, jeżyny bezkolcowe. No i zobaczcie, taka herbatka gorąca idealnie smakuje w takiej zimowej scenerii. Pycha. Także ja będę raczył się herbatką, a Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to odcinek również z działki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!